8 lipca lwowska wspólnota pożegnała Anastazję Jeseniew i jej matkę Mirosławę Sadową. Kobiety zginęły w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na budynki mieszkalne we Lwowie 6 lipca. Obrzędy pogrzebowe w Bazylice Metropolitalnej poprowadził arcybiskup Mieczysław Mokrzycki wraz z biskupem emerytem Marianem Buczkiem, biskupem emerytem Bronisławem Bernackim, księżmi z parafii lwowskich oraz licznie obecnymi wiernymi, którzy wspólnie opłakiwali ofiar rosyjskich mordów. Po mszy świętej odczytano krótką biografię Anastazji Jeseniew i Mirosławy Sadowej oraz list kondolencyjny od prezydenta polskiego miasta Wrocław Jacka Sutryka, gdzie Anastazja była na praktyce dzięki współpracy z Wrocławską Fundacją Świętej Jadwigi i Lwowskiej Fundacji Dajmy Nadzieję. Andrzej Sadowy, prezydent miasta Lwowa, również przybył, aby się pomodlić i złożyć ostatni hołd ofiarom ostrzału rakietowego. Anastazja i Mirosława pozostawiły babcię i brata z rodziną. Zostały pochowane na cmentarzu Hołowskim. Przypomnę, że w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na budynek mieszkalny w Lwowie 6 lipca zginęło 10 osób, a 48 zostało rannych. To był największy atak Rosjan na Lwów od początku pełnoskalowej wojny. Proszajemo się z pomerłymi Mirosławą i Anastazją. Thank you.